Dzień dobry, Bogdan Kuzio, dyrektor Biura Zarządu Legia Warszawa. Odpowiem teraz na następne pytania, które Państwo zadali za pośrednictwem portalu Facebook. Pierwsze pytanie dotyczy kibiców Górnika, dlaczego nie weszli na ostatni mecz. Tutaj chciałbym odesłać Państwa do naszych informacji, które udzielaliśmy na naszej stronie, również też na Facebooku. Tak samo chciałbym zwrócić uwagę na to oświadczenie, które zostało wydane przez Zarząd Górnika Zabrze. Drugie pytanie dotyczy kibiców Sosnowca i Częstochowy. Dlaczego nie byli w stanie wyrobić karty kibica i w związku z tym też kupić biletów? Chciałem powiedzieć, że ograniczenia dotyczące wyrabiania kart kibica są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa kibicom, zarówno naszym, jak i przyjezdnym na naszym stadionie w trakcie imprez masowych. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, że kibice drużyny gości wyrabiają karty kibica bezpośrednio przed meczem i siadają w sektorach przeznaczonych dla naszych kibiców. I w tym przypadku nie wyrabialiśmy kart kibica osobom pochodzącym z województwa śląskiego. Oczywiście z wyjątkiem Sosnowca i okolicznych miejscowości, o których wiemy, że tam mieszkają kibice Zagłębia Sosnowiec. Jesteśmy świadomi, że jest zgoda pomiędzy naszymi kibicami a kibicami Zagłębia Sosnowiec. I te osoby mogły wyrabiać karty kibica. Myśmy dostawali też sygnały bezpośrednio z osób z SKLW o grupach kibiców, którzy się pojawiali. I te grupy w porozumieniu ze mną i z innymi osobami, które są odpowiedzialne za kontakty z kibicami, wyrabiały karty. Jeśli chodzi o kibiców z Częstochowy, niestety nie miałem żadnych takich sygnałów, nikt do mnie nie zgłosił takiej informacji. Nie było też żadnych telefonów ze SKW, w związku z tym nie byłem w stanie tutaj pomóc. Przepraszam bardzo, że komunikat o braku możliwości wyrabiania kart kibica pojawił się późno. Zgadzam się tutaj z takimi zastrzeżeniami, że kibice przyjezdni nie mogli wyrobić kart i nie wiedzieli o tym, że nie będzie takiej możliwości. Na pewno więcej się to nie powtórzy. Jeszcze raz przepraszam. Kolejne pytanie dotyczy tego, dlaczego kibice z Żylet nie mogą wyjść dużą bramą od strony trybuny zachodniej. Zgadzam się z tym, że kibice powinni mieć taką możliwość i rzeczywiście od następnego meczu kibice z Żyletem będą mogli wychodzić po meczu, również od strony trybuny zachodniej, czyli w stronę ronda Sedlaczka. Kilka głosów dotyczyło też braku osoby kierującej ruchem przy wjeździe na parking. Tłum kibiców, którzy przechodzą na stadion, blokuje bramy wjazdowe, uniemożliwiając wjazd sprawny na parking. My się przyglądamy tej kwestii i od następnego meczu będziemy chcieli w trochę bardziej zdecydowany sposób kierować ruchem i dotyczyło będzie to nie tylko samego wjazdu na stadion, ale też i wyjazdu oraz kierowanie ruchem pojazdów w garażu. Dziękuję za pytania. Zapraszam do zadawania następnych. Dziękuję, do widzenia. Magdalena Lipka, specjalista do spraw sprzedaży biletów i karnetów. Przewidywana frekwencja, którą podajemy na naszej stronie legia.com, to liczba wszystkich biletów oraz karnetów upoważnionych do wejścia na dane wydarzenie. Oczywiście nie mamy wpływu na to, kto rzeczywiście pojawi się na meczu. Wpływa na to wiele rzeczy, chociażby warunki atmosferyczne czy godzina rozegrania spotkania. Również znajdują się tam bilety sponsorskie, które nie w pełni są wykorzystywane. Tak samo bilety na sektor gości, gdzie klub przyjezdny zamawia zazwyczaj pełną pulę, czyli 1548 biletów. I dopiero w dniu meczu otrzymujemy informację, czy rzeczywiście te bilety zostaną w pełni wykorzystane. Zazwyczaj niestety tak się nie dzieje, mało który klub wykorzystuje pełną pulę. Dlatego też dopiero w dniu meczu wszystkie takie bilety są usuwane. Adam Orlikowski, kierownik merchandisingu w Legii Warszawa. Odpowiem Państwu na kilka pytań dotyczących sklepu. Ktoś zwrócił uwagę, że od dawna nie ma w sklepie pinów z herbem Legii. Chciałbym tu poinformować, że piny są zamówione i czekamy aktualnie na dostawę. Za drogie koszulki meczowe. Tu jesteśmy zobligowani pewną polityką sprzedaży Adidasa, natomiast w nowej kolekcji koszulki na pewno będą w niższej cenie. Brak kart z autografami piłkarzy i bardzo mało gadżetów dla dzieci. Również nowa kolekcja, która pojawi się w wakacje, zostanie wzbogacona o szerszy zakres gadżetów dla dzieci, a także o te karty piłkarzy. Dziękuję.